Siemanko, witam was dzisiaj. Dla was piątek, godzina 18, dla mnie wtorek, godzina 9. Ktoś mnie tutaj obudził. Taki szalony jegomość. Dzień dobry, witamy. I co my tutaj będziemy robić? Co tutaj się stało? Opowiedz nam. No co, klękły ringi, nie? Klękły ringi, także musimy wyciągnąć lampy, bo niestety tego nie da się zrobić na samochodzie. Więc wyciągamy i działamy. Subskrybujcie kanał i lecimy z tematem. Dobra, demontaż lampy BMW E60, bo tego nie powiedzieliśmy. BMW E60, a tutaj za nami E61, ale to moje. Demontaż lampy, 4 śrubki. Raz, dwa i tam są dwie na dole. Jedna i druga. Lecimy na dwie strony. No dobra, jak mamy lampę na zewnątrz, żeby się dostać tam do tego markerka, o tu, najlepiej sobie zdemontować żarówkę długich. No i tą żaróweczkę trzeba przekręcić, o, pyk. I ona nam teraz tutaj wyjdzie, wyciągamy. Wyjmy. Tutaj sobie od razu sprawdźcie, czy wam się te kable nie połamały. Bo w tej drugiej lampie musieliśmy troszeczkę zaizolować, bo po prostu izolacja już się zrobiła taka twarda dosyć. Ok, i bierzemy nowego markerka. Wpinamy wtyczkę. I tacy, i demontaż. Montaż, w odwrotnej kolejności. Dobra. I do środeczka. No to lampy mamy już wymienione, zrobimy teraz mały teścik, czy działa i zobaczcie jak to wygląda. Zobaczcie jak to wygląda, ty nie podpiłeś kabla? Co? Nie podpiłeś kabla? Brawo ten pan! Proszę otworzyć maskę. Nie wierzę, nie. Patrzcie, co zrobił gościu, on nie wsadził wtyczki. Ej, kurwa, nie zabrać magnesu. Nie wsadził wtyczki. Nie. Ty. Jak ja mam tam teraz wsadzić rękę? To nie jest śmieszne. Trzeba ją zdemontować. Test numer 2. Jest. Kierunki? Długie? Ok. Naprawa przebiegła pomyślnie. Także subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!